Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie na wystawie Szukalski-Słowiański – Rekonstrukcja dziedzictwa, która odbywa się w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i trwać będzie do 23 marca 2025 roku. Wraz ze mną jest kurator wystawy Sławomir Uta, twórca wspaniałego multimedialnego designu. Oraz doktor habilitowany Leszek Gardeła, kolekcjoner i znawca sztuki słowiańskiej, w tym sztuki Stanisława Szukalskiego, Stacha Zwarty. Siłą rzeczy nasze oprowadzanie będzie dosyć zwięzłe, natomiast więcej na temat Stacha zobaczycie i dowiecie się Państwo na samej wystawie, oraz korzystając z mobilnego przewodnika. Jest to pierwsza część wystawy, w której opowiadamy o początkach Stacha, ale również wskazujemy na jego związki ze słowiańszczyzną. Ta część wystawy została zaaranżowana w układzie nieprzypadkowym, bo nawiązującym do układu Duchtyni. A czym jest Duchtynia? O tym szerzej za chwilę. Chociaż Stanisław Szukalski spędził większość swojego bardzo długiego, bo ponad 90-letniego życia w Ameryce, był zawsze silnie związany z Polską, a szerzej ze słowiańszczyzną. To właśnie tutaj się urodził, w Warcie, niedaleko Siradza. I tutaj też spędził swoje najwcześniejsze lata dziecięce w miejscowości Gidle, koło Radomska. W Gidlach Szukalski wyrastał w środowisku szerokich pól, w środowisku ludu, nasiąkał tym słowiańskim krajobrazem. Natomiast później, na skutek różnych skomplikowanych kolei losu, trafił na krótki okres czasu do Ameryki, aby z tamtej Ameryki przenieść się do Krakowa i podjąć studia na Akademii Sztuk Pięknych. Na początku XX wieku w polskim środowisku artystycznym istniało kilkoro twórców, którzy żywo czerpali z dziedzictwa dawnej słowiańszczyzny. Należeli do nich m.in. Zofia Stryjeńska, Stanisław Jakubowski, Bolesław Biegas czy Marian Wawrzyniecki. Każde z nich rozumiało słowiańszczyznę na swój sposób i podobnie też było ze Stanisławem Szukalskim. W początkowym okresie jego twórczości Stanisław Szukalski nawiązywał do słowiańszczyzny być może w sposób nieoczywisty, nie natychmiast jasny dla każdego odbiorcy. W jego pracach zaczynają się wówczas pojawiać motywy wężowe, a węże w świecie dawnych Słowian były obdarzone wieloma symbolicznymi cechami, w niektórych przypadkach wręcz cechami boskimi. W 1924 roku Stanisław Szukalski wykonał rzeźbę, która już bardziej dosłownie nawiązywała do świata słowiańskiego i jest to rzeźba przedstawiająca Herosa Kraka, nad którym unosi się trójgłowa smocza bestia i w stronę której to bestii krak kieruje napięty łuk przypominający harfę. Nie jest to jednak jedyna praca z tego okresu, która tę słowiańskość w swój specyficzny sposób interpretuje. Tak, motyw smokobójcy pojawia się również na niezwykle istotnym dziele Politwarus, który prezentuje w zasadzie w formie centaura jeźdźca, który tratuje węża. Wąż ten tu zapewne, gdyby sięgnąć do rekonstrukcji mitologii słowiańskiej jako przeciwnik istoty uranicznej, Herosa, reprezentuje tą strefę chaotyczną, podziemną, zaś władca zbrojny ma za zadanie tego smoka pokonać i przywrócić zaburzony przez niego porządek. I to jest dosyć istotny motyw, który został również ujęty w dziele nieco wcześniejszym, mianowicie w rzeźbie Walka, walka ludzi z człowiekiem, ilości z jakością. Rzeźba o bardzo charakterystycznej formie, która przedstawia konwulsyjnie wykrzywioną dłoń, gdzie kciuk to głowa orła, czyli ów Heros, mający na głowie koronę ze świątyni, symbol właśnie tego, miejmy nadzieję, porządku, jeżeli trafnie odczytujemy intencje artysty, oraz cztery palce będące sępami, które szarpią dłoń, próbują ją rozerwać, zaś przeciwstawia się im, jak przeciwstawny kciuk, nadający człowiekowi
zdolność do wytwarzania narzędzi, do dysponowania mocą sprawczą w zasadzie z boskiego poruczenia, przeciwstawia się, starając zachować porządek i integralność dłoni, która w przeciwnym razie dłonią, gdyby została rozdzielona przez sępy, przestałaby nią być. Dzieło sztandarowe i niezwykle istotne, które w sposób nieoczywisty spina się klamrą, tą klamrą słowiańszczyzny z pozostałymi wymienionymi dziełami. W swoim dorobku Stach Zwarty ma dwa, dziś można by powiedzieć w języku współczesnej kultury masowej, uniwersa. Uniwersum słowiańskie oraz zermatystyczne, o którym opowiemy później. Taką najbardziej klarowną wykładnią słowiańskiego uniwersum Stanisława Szukalskiego jest dramat zwany Dziejawą pod tytułem Krak, syn Ludoli, który wydany został w 1938 roku w Katowicach. Unikatowa i niezwykle subiektywna wizja słowiańszczyzny zawarta w Kraku, synu Ludoli zbiega się w czasie z konceptem Polski drugiej, stanowiącym wizję definicji ojczyzny. Krak to wszak nie tylko postać mityczna, ale również postać, której miano Stanisław Szukalski wykorzystał jako tytuł czasopisma, będącego swoistą tubą propagandową, w której prezentował swoje poglądy polityczne, ale także poglądy na sztukę. W 1936 roku Stanisław Szukalski stworzył jeden ze swoich najbardziej monumentalnych, okazałych projektów. Był to projekt tak zwanej Duchtyni. Wedle jego założeń projekt ten miał zostać zrealizowany na Wawelu i w Smoczej Jamie pod wzgórzem, czy wewnątrz wzgórza wawelskiego. W Duchtyni centralnym elementem był czterolicy posąg, posąg tak zwanego Światowida. Ta nazwa nie jest przypadkowa i nawiązuje do słynnego Światowida ze Zbrucza. Na jego cztery lica miały składać się postaci jakże ważne dla Szukalskiego. Kopernik, Adam Mickiewicz, Kazimierz Wielki i Józef Piłsudski. Zaś w trzonie Światowida miał znajdować się specjalny artefakt, tak zwany świętoporzeł, na który zdaniem Szukalskiego należało składać przysięgi i w obliczu którego należało dokonywać różnych obrzędów i rytuałów. Znajdujemy się w centrum wystawy, nawiązując do centrum Duchtyni, przy plastycznej rekonstrukcji, czy próbie rekonstrukcji założenia posągu Światowida. Co jest typowe dla prac Szukalskiego, dla jego projektów, konceptów, jest to, że poza absolutną niewykonalnością również trudno jest uchwycić skalę. W związku z czym według jednych analiz posąg ten mógł mieć kilka bądź kilkanaście metrów, a według innych nawet 30-40. W szerszym oglądzie twórczości Stacha Zwarty daje się dostrzec podobieństwa pomiędzy postacią Kraka a postacią Kopernika. Czy w związku z tym możemy zaryzykować stwierdzenie, że Krak to Kopernik, a Kopernik to Szukalski? Rzeczywiście, w twórczości Stanisława Szukalskiego Kopernik pojawia się niejednokrotnie. Widzieliśmy go jako jedno z lic słynnego Światowieda, ale widzimy także postać Kopernika na rozmaitych pracach graficznych i malarskich. Dostrzegamy go także na różnych przedmiotach wykonanych z metalu, w tym także próbnej monecie 100 złotowej, którą Stanisław Szukalski wykonał w okresie międzywojennym. I Krak, i Kopernik to postaci, które z założenia nie godzą się z zastanym porządkiem. To postaci, które dążą do pewnego przełomu, do pewnej rewolucji, do pewnej zmiany. I w bardzo podobny sposób Szukalski postrzegał samego siebie. On też był swoistym rewolucjonistą, człowiekiem, który miał bardzo sprecyzowaną wizję tego, jak powinna wyglądać i funkcjonować sztuka, ale także miał specyficzną wizję tego, jak powinna wyglądać i funkcjonować jego ukochana ojczyzna, czyli Polska. Wobec czego nic dziwnego, że twarze Kraka i Kopernika na pracach Szukalskiego są twarzami samego artysty. Zatem Krak i Kopernik to także w tej sztuce sam Szukalski. Pamiętamy o Dziejawie Krak, syn Ludoli, ale nie jest ona jedynym przejawem znakomitej twórczości literackiej Stanisława Szukalskiego.
Właściwie przez cały okres swego długiego życia Szukalski pisał. Pisał listy do członków swojej grupy artystycznej, o której również niebawem Państwu opowiemy, ale także pisał opowiadania, opowiadania nierzadko o charakterze autobiograficznym. Jednym z nich jest pokazywane na naszej wystawie opowiadanie wydane w Ameryce w 1964 roku o tytule Mute Singer, czyli niemy śpiewak. Jest to opowiadanie, które ukazuje najwcześniejsze okresy życia Stanisława Szukalskiego, jego lata dziecięce, ubierając je w pewną baśniową atmosferę. Skupmy się zatem na bardzo często przewijającym się przez twórczość Szukalskiego motywie żaby. Chociażby we wspomnianej Dziejawie w 10 odmroczach mamy żabę Regerege, która spełnia rolę swoistego zwornika dla narracji tego dramatu. Również w opowiadaniu Mute Singer pojawia się motyw żab. Żab gromadzonych wokół tytułowego niemego śpiewaka, postaci dziada włóczebnego, wędrownego, jednego z dziesiątek czy setek, którzy gromadzili się w gidlach, w których wychowywał się Staś jako chłopiec. Ten dziad wędrowny był wyjątkowy. Otaczała go swoista aura czystości, świętości i był, można powiedzieć, swoistym zaklinaczem, który potrafił zgromadzić wokół sobie setki żab, które nie dość, że karmił, ale również grał dla nich na gitarze. Analogiczna scena w tym opowiadaniu to również ten sam niemy śpiewak gromadzący wokół siebie żebraków, dziadów wędrownych i dający im swoistą cząstkę odebranego im człowieczeństwa. I w takiej to właśnie roli stawiał się również Szukalski. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia z wystaw, z otwarć wystaw, gdy Szukalski przemawia do tłumu w wielogodzinnych przemówieniach, precyzujący swoje założenia co do formy sztuki, swoje założenia ideologiczne, by dostrzec swoiste analogie pomiędzy wizją z opowiadania Mute Singer a rzeczywistą działalnością Stacha. Drugie z uniwersów stworzonych przez Stacha Zwarty to uniwersum zermatystyczne. Dziś spoglądamy na to uniwersum raczej przez pryzmat paranauki, czy być może nawet teorii spiskowej, równoważnej pod względem wartości naukowej z turbolechityzmem, czy z teorią płaskiej Ziemi. Jednak należy skupić uwagę na rozmiarze i kolosalności tego dorobku. Dzieło zermatystyczne, nauka określana mianem zermatyzmu, czy raczej paranauka, to nauka, która powstawała już w okresie powojennym, który dla Stanisława Szukalskiego był dramatyczny. W okresie II wojny światowej zniszczeniu uległa znaczna część jego wspaniałego dorobku i właściwie z niczym Stanisław Szukalski z ogarniętej wojenną pożogą Polski wyruszył do Ameryki. Nie miał już sponsorów ani środków na to, żeby tworzyć rzeźby ani monumentalne założenia architektoniczne, wobec czego zaczął zgłębiać inne tematy i inaczej praktykować swoją sztukę. Cały zermatyzm, o którym tutaj w tej części wystawy opowiadamy, to twory artystyczne powstałe za pomocą rysunków ołówkiem czy piórkiem, dodatkowo wzbogacane czasami bardzo obszernymi komentarzami samego artysty. Zermatyzm to nauka czy paranauka, która czerpała z różnych źródeł. Źródeł archeologicznych, źródeł antropologicznych, geologicznych i łączyła je w znany tylko Szukalskiemu bardzo kreatywny, pomysłowy sposób i starała się tłumaczyć prapoczątki ludzkości, wspólne korzenie ludzkości, wspólne pochodzenie ludzi na Ziemi. Jednym z punktów wyjścia, który Szukalski eksponował w swoich zermatystycznych pracach, było to, że wszystkie te ludy wywodzą się z Wyspy Wielkanocnej i że wszystkie mówiły jednym językiem, tak zwaną macimową, czy w języku angielskim protongiem.
Wróćmy do Duchtyni. Jakkolwiek przed wojną Szukalski stworzył koncepty detali wnętrza Duchtyni, tak w latach 70. XX wieku zajął się jej fasadą. I z tego okresu mamy szereg prac wykonanych tuszem, które przedstawiają wizję Stacha, jak mogłaby wyglądać Duchtynia stawiana na dźwigorze, na dźwigór, czyli góra dźwigająca Duchtynię, świątynię ducha, to nic innego jak Wzgórze Wawelskie. Kto był w Krakowie, łatwo zorientuje się, że Wzgórze Wawelskie nie jest tej wysokości, skoro to już jest monumentalny budynek widoczny chociażby na tej grafice, to Wzgórze Wawelskie po przebudowie musiałoby mieć tych metrów przynajmniej kilkaset. Z wizji dźwigoru przechodzimy do zbliżenia na wygląd Duchtyni, która, jak widzimy, cały czas zmieniała się. Czy pod względem tego, w jaki sposób rozwiązane są poszczególne kondygnacje budynku, czy latarnia wpuszczająca światło aż do samego dna smoczej jamy, gdzie miał się mieścić światowiec. Przedstawimy ostatnią część wystawy poświęconą twórcowni i Szczepowi Rogate Serce. Nie bez powodu znajdujemy się przy powiększonej reprodukcji kolejnego, można powiedzieć, fundamentalnego dzieła Stanisława Szukalskiego, Dziedzic. To jest rysunek pastelą z roku 1953, który zwraca uwagę na istotną przemianę pokoleniową, czy następstwo pokoleń. Jak wspominaliśmy, Stach starał się być tym piewcą swoistych wartości, piewcą swoich koncepcji, wizji, które chciał jak najszerzej przekazywać narodowi polskiemu, ale również należałoby się tutaj domyślać się, że zadbał o to, by przekazywać swoją spuściznę z pokolenia na pokolenie. Istotnie, Szukalski postrzegał siebie jako artystę wieszcza, jako nauczyciela i miał przez cały okres swojego życia pewne aspiracje do tego, żeby przekazywać jak najszerzej swoją wiedzę i żeby inni z tej wiedzy czerpali i żeby działali wedle jego metody. W okresie międzywojennym, kierując się tymi motywacjami, Stanisław Szukalski powołał grupę artystyczną, która określona została mianem Szczepu Rogate Serce czy Szczepu Szukalszczyków Herbu Rogate Serce. Do tego szczepu przystąpiło całe grono młodych, zapatrzonych w Stanisława Szukalskiego artystów, którzy początkowo chcieli tworzyć dokładnie w tym nurcie i kierunku, jaki wyznaczał im mistrz, ale później rozwijali swoje własne fascynacje, nierzadko odbiegając bardzo mocno od metody tak zwanej twórcownianej stworzonej przez Stanisława Szukalskiego. Na naszej wystawie prezentujemy prace kilku tak zwanych szczepowców. Są to prace Stefana Rzechowskiego i Antoniego Bryndzy, ale warto tutaj też wspomnieć o Franciszku Frączku, który też do końca swojego bardzo długiego życia, podobnie jak Szukalski, pozostał bardzo pochłonięty światem słowiańskim i w tym nurcie słowiańskim chyba najbardziej się odnalazł, bardziej niż jakikolwiek inny szczepowiec. A tu żaba rege rege, piastun ludzkości, zapytuje o waszą percepcję i recepcję dorobku Stacha Zwarty. Kumacie? Kumacie?